Ja po raz kolejny z propozycją, w jaki sposób przejąć władzę sądowniczą w Polsce. Z tego powodu, ale również ze względu na to, że powinniśmy podejmować inne działania, kwestie wotów nieufności, niedługo będzie wotum nieufności w stosunku do ministra Jurgiela, jak i również działania codzienne, zespoły, zespół do spraw reformy sądownictwa, jak i inne zespoły, które mogą powstać w Sejmie, to powoduje, że należy współpracować, że powinniśmy koordynować naszą pracę i że powinniśmy się regularnie spotykać. Proszę Państwa, istotą parlamentaryzmu jest rozmowa i my tę rozmowę prowadzimy w tym sezonie politycznym także. Jako Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego powtórzyliśmy naszą propozycję, którą złożyliśmy po raz pierwszy w Pałacu Prezydenckim z prośbą o to, aby można było w trybie regulaminowym najpierw doprowadzić do wysłuchania publicznego tych ustaw, aby czynnik społeczny, NGOsy, organizacje pozarządowe, szczególnie te, które miały niedobre wspomnienia i relacje z wymiarem sprawiedliwości, mogły wziąć udział w tym wysłuchaniu. Jeżeli w trybie regulaminowym nam to się nie uda, bo taki scenariusz dzisiaj rozpatrywaliśmy, wtedy nasz klub zgłosi wniosek o obywatelskie wysłuchanie publiczne. Mamy tutaj zgodę naszych partnerów, że wesprą nas w tym działaniu i oczywiście takie obywatelskie wysłuchanie publiczne ze wszystkimi środowiskami, także sędziowskimi, także korporacjami zorganizujemy. Tutaj pani poseł wspomniała, że rozpoczyna także pracę ten merytoryczny zespół prawny, w skład którego wchodzi z naszej strony pan Krzysztof Paszyk. Nie, dzisiaj o tym nie będziemy mówili, ale chcę państwa poinformować, że kolejne zespoły tematyczne także są w agendzie naszych spotkań i one będą powstawały w zależności od rozwoju sytuacji. Jako zespół koordynacyjny będziemy spotykać się przed każdą sesją plenarną Sejmu, tak jak dzisiaj, także w trakcie prac Sejmu, bo też będziemy reagować na bieżące zdarzenia i podsumować będziemy każdą sesję, także między sesjami będziemy wymieniać się informacjami podczas każdej sesji w punktach, które będą debatowane na Sejmie. Mamy także punkty, które wnoszą poszczególne kluby. Zwracamy na to uwagę, że także w tych kwestiach będziemy działać wspólnie i wspierać swoje pomysły, chociażby podczas tej sesji kwestia zmian w kodeksie karnym, które dotyczą tortur. Zwracam państwa uwagę, ten punkt wniesiony przez Klub Platformy, a wspierany także przez Nowoczesną i PSL, dotyczy konsekwencji takich zdarzeń, jakie między innymi miały miejsce na komendzie we Wrocławiu, czyli tej tragicznej, dramatycznej śmierci Igora Stachowiaka. Nie ma w polskich przepisach dzisiaj odpowiedzialności przedstawicieli instytucji państwowych, które dotyczą tych kwestii. Najczęściej stosowany paragraf to zaledwie przekroczenie uprawnień. Musi być jasna definicja i jasna, bardzo wysoko wymierzona karą odpowiedzialność za takie brutalne działania, za pozbawianie ludzi godności, za stosowanie praktyk niedozwolonych, nieakceptowanych w żadnym cywilizowanym świecie. Przypominam także, że powinien być punkt również dotyczący SKOK-ów. To jest komisja śledcza. Wniosek, który złożony już został bardzo, bardzo dawno temu i powinien być rozstrzygnięty przez Sejm. Upominamy się o to. Każde posiedzenie będzie związane także z inicjatywami, o których będziemy informować osobno. To są te zespoły tematyczne, które dotyczą tych najważniejszych spraw. To już było wymieniane. Oprócz zespołu sądownictwa będziemy także kooperować na innych obszarach. Bardzo ważny jest chociażby zespół dotyczący monitorowania działań antydemokratycznych, czyli ten, któremu przewodniczy pan poseł Suchoń.